Tablice rejestracyjne dla rowerów i hulajnóg elektrycznych. Petycja trafiła do rządu. Co stoi za takim rozwiązaniem? Brak kontroli, nierespektowanie praw pieszych czy nagminne łamanie przepisów. To wszystko rowerzystom zarzucają zwolennicy wprowadzenia w Polsce obowiązku wyposażenia rowerów w tablice rejestracyjne. Za takim rozwiązaniem stoi stowarzyszenie LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, które skierowało do Ministerstwa Infrastruktury petycję. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest jedna dożywotnia tablica dla pojazdu. Tylko dla pojazdu, którym porusza się osoba powyżej 10 lat. Tablice wydawane przez ubezpieczycieli. Otrzymanie numerów rejestracyjnych wiązałoby się z obowiązkiem wykupienia polisy OC na rower lub hulajnogę. Tablica ma sprawić, że to rowerzysta przestanie być na drodze anonimowy. Jeśli popełni wykroczenie, będzie można to zgłosić na policję, podając numer jednośladu. Jakie autorzy tego rozwiązania mają argumenty, którymi chcą przekonać rowerzystów? Szybciej można odnaleźć skradzione rowery. Można wreszcie policzyć ilość rowerów. Będzie można szybciej odnaleźć sprawcę, jeżeli oddali się z miejsca kolizji czy wypadku.